Oto nasze ostatnie znaleziska. Wieża Sony, fajna, z wyświetlaczem, kasetowa i na płyty Compact Disc, CD dla kolegów i znajomych. Compact Disc dla znajomych CD. Wieża, fajna, ale że leżała na zewnątrz, nie będziemy jej dzisiaj włączać. Pokażemy ją w oddzielnym odcinku. Za to pokażemy zawartość tej tutaj torby. Dobra, to ja to na razie odniosę, dobra? Bo dobra, tu jest za mało miejsca. A tutaj ta torba również była w kontenerze, tak jak widzieliście na jednym z poprzednich filmów. No i teraz zobaczymy, co tu mamy. Już wiemy w sumie, że tam jest ekspres, a to, co tu obok jest, to zaraz się dowiemy. Waga faktycznie, może nie wiem, coś dziwnego. No to wyjmujemy, cóż my tam mamy. Waga! O ja pierdziu, ale jaka fajna. Ale jaka dziwna. Co ma, ale taka brudna. Co z nią jest? To jest wisząca. Chyba, no bo ma uchwyt, więc to jest... Jak można wagę mieć? O, to patrz, to jest o, taka... Kuźwa. O kuźwa! Ale bajera, jaka kuchenna fajna waga wisząca. Tylko jest brudna, cholerna. Ale bajer, wisząca kuchenna waga. No, baterie się pewno wyładowały, bo no, ich w ogóle tu nie ma. A tu jest na baterię paluśki. Nie, ojej, CR2430, jakaś taka wielka. Jezus, takie jeszcze nie, no to trudno. Ja takiej nie mam. Do Actiona trzeba będzie iść, bo ty patrz, jeszcze warta. No, Actionie chyba takie mają. No. Nie mamy, mamy 2032 standardówka. A, do wagi, no, ale to jest nie standardówka. To musieli tak, zrobić no, kosmiczną, oczywiście. No jak waga kosmiczna, to i bateria no, kosmiczna. Można ją od razu wyjąć, tą baterię będzie. Jeśli pójdziemy na zakupy, no, to ja ją później wyjmę. Na trzeba tak, by tą wagę tam się paka do ekocentera przygotowuje. Trzeba by to ogólnie wyczyścić, bo to wygląda strasznie, nie? Zakurzone. No, ale patent jest zarybisty. No, ja w sumie pierwszy raz taką widzę. Też, waga... wieszana waga kuchenna. Wow. Dobra, co tam jeszcze za bajera? To jest chyba element... Element, może to jest taki ekspres z tym, z blenderem. Wygląda jak element blendera. Tu jest pewno z termosem. Oj, musiałem. Nie musiałem. A nie musiałem. Chciałeś, nie musiałeś. Chciałem i musiałem. Nie musiałeś, mogłeś sobie poradzić inaczej. A potrzebna mi ta torba, do czego? A może mi była potrzebna. To ci dam inną. Ale to nie będzie ta sama. Dobra, pokazuj ekspres. Nie wkurwiaj mnie. Oj tam. No. No co, to jest ekspres brudny jak no, ekspres, cholera, ale to jest ekspres o, przelewowy. Przelewowy. To i pewno to na dole to termos jest i do no, tego, tak. O, ten termos no, jest szklany. No jak wszystkie większość. Niektóre są metalowe. Starego typu. I to jest do zakręcenia. No i to jest pewno do zakręcenia, żeby on... No ciekawy. Zwykły, prosty. W kolorze plastiku takiego PRL-owego. No to pewno stare jest jak cholera już. Krups. Ekspres Krups z PRL-u, tak? Ma to jakąś tabliczkę znamionową. O tu ma. Jeszcze jest Made in Germany, no to raczej nie jest współczesne, bo teraz to wszystko jest Made in China. Widzisz? Czasami jest Made in Germany. Czy tutaj jest napisane? Czy to będzie widać? Pod światło jedynie. Widać, nie? Widać. Bo akurat jest pod światełko. No i teraz tutaj są jeszcze inne rzeczy napisane, ale nie data produkcji. Nie, to są jakieś ostrzeżenia. No, w takich ekspresach za wiele nie ma się co zepsuć. Tak naprawdę. Brudny jest tylko bardzo. No, podejrzewam, pewnie może pojemnik być zakamieniony. Wskaźnik wody jest. Nie, pojemnik nie jest zakamieniony. Ktoś używał, robił w tym kawę, bo jest od, i herbatę, bo jest pewno od... bo jest brudny. No. Zakładam, że on nawet działa pewnie. Filmik będzie pewnie z przeczyszczenia, może jeżeli będziemy chcieli sprawdzić, to będzie może z wyczyszczenia jakiegoś i test będzie. I test. No. No to będzie na oddzielnym filmiku, nie będziemy brudnego załączać. Tu też jest chwili, chyba to, że pozdzierało się ta farba i to tak wygląda, jakby miało za chwilę odpaść. Aha. Takie jest pordzewiałe, wiesz? Nie wiem, czy widać. Aha, widać, no, widać. To nie jest brud, tylko wytarte, tak? Czy coś? Te białe kropki to jest starta farba, aha, chyba, bo to jest ogólnie czarne było. Aha. A tu są jeszcze takie, jakby pod spodem rdza się zrobiła. Aha, purchle takie. Takie purchle są w tym, więc podejrzewam to raczej. Można spróbować zedrzeć w sumie to gówno, bo
Bo co to jest czarne, to ja nie mam pojęcia. W tych nowych ekspresach to jest jasne. Po prostu zwykła blacha, która się grzeje. Zastanawiam się, czemu ten czajniczek, termosik jest ten. Jest plastikowy od spodu, a nie jest jakiś taki... Teoretycznie ten wkład pewnie się wyjmuje i to się pewnie da odkręcić. Ale no, żeby, rozumiesz, ale żeby to tu stawiać, aha, żeby grzało, fakt. No to czemu to jest plastikowe do cholery? A może to nie jest płyta grzejna? No ale zawsze jest płyta grzejna, która podtrzymuje temperaturę. Tego się nie odkręca. To takie jest po prostu. Chyba, że w tym techniczna. Wypadku nie pokaż, tam grzeje. Jest napis napisany na tym. On no, ciężki. Brudny jest jak nie. Class insert. A, nic ciekawego. Ale to nietypowe. Chyba, że w tym plastiku jest wzmocniany jakiś metalowy krążek. Ciepłowód, coś tam, co nie? Albo jakiś krążek metalowy. Mhm. Nie wiem. Zakładam, że to się na pewno jakoś musi odkręcać, ale... Ale to nie jest potrzebne, żeby odkręcać, nie jest popękane. Wkładu nie potrzebujemy wyjmować. Wkład się łatwiej myło, jak się wyjmuje, ale w sumie nie trzeba. Trochę jest oblazły. Jest na tyle duży, że wsadzę tam spokojnie gąbkę i wyczyszczę. No dobra, dobra. No, dziwny kolor jak na ekspres, co nie? Taki... Znaczy on był biały, ale pewno stał gdzieś na słońcu i no, dlatego jest taki, jaki tak, jest. Tak, tutaj jest taki przebarwiony trochę. Może stał na parapecie, albo gdzieś blisko okna. Wyłączę. O, teraz widać. No bo no, tu jest taka granica, nie? Tak. Gdzie jest żółty. Teraz ją widać. I w sumie to też stało gdzieś blisko słońca, bo po prostu zżółkło. Znając życie, ma z 15-20 lat przynajmniej ten ekspres. No, jeszcze stary taki wyłącznik. Podejrzewam, że pewnie nawet działa. Może być. No to mega dziwnie się to zakłada, przyznam. Bo to tak się zakłada i się tam się stoi no, krzywo. No bo na kablu. To się jakoś tak kabel. Po prostu wkłada tutaj i to się po prostu przelewa. Nietypowe, tak jakby elementem dzbanka był ten filtr i takie coś, co nie? Zawsze no, jest to elementem oddzielnym, a dzbanek jest niezależny, a tutaj wyjmujesz cały taki moduł. No. Może być, że dzbanek był używany częściej jako termos niż jako w ogóle zestaw z ekspresem, bo w no, to czy można wygląda... do dzbanka nalać herbaty zrobionej w czajniku obok i użyć oddzielnie. Co? Ale też dzbanek wygląda jakby był właśnie więcej używany, bo cały jest żółty, nie? No dobra, no jest to jest, zobaczymy co to jest, jak będziemy mieć ten czyszczenie tego. I... Tak, no to będzie na oddzielnym filmie. Będzie na oddzielnym filmie. No, a wieża też będzie na oddzielnym filmie. Tam. A waga czy działa, to pokażemy pewnie na poście. Jak się baterie wymieni, się no bo baterie. Waga, chyba że będzie ciekawa, to się shorta nakręci albo coś, jakie ma tam funkcje, ale to raczej no, waga to waga, wiadomo, prawda? Zmiana jednostek pewnie czy coś. Okej, dobra, no to tyle.